na mój wniosek przesunięto wprowadzenie w Polsce, rozważanie w ogóle kolei dużych prędkości na po 2030 roku. Na dzisiaj to, co jest w naszym obszarze zainteresowania, to jest rewitalizacja istniejących linii, tak aby ludzie skutecznie, bezpiecznie i komfortowo mogli jeździć po dzisiejszych liniach, dzisiejszym taborem, nawet tym, który i tak można nazwać kolejami dużych prędkości, bo pociągi rozwijające prędkość 200-230 km na godzinę trudno je uznać za konwencjonalne składy. Te zespolone składy na linii Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Kraków-Katowice będą takie prędkości rozwijały. Więc ten system na tej linii będzie. Potem będziemy pracowali również nad modernizacjami usprawniającymi przejazdy po konwencjonalnych liniach między Poznaniem, Wrocławiem, Warszawą, Łodzią, Szczecinem, Lublinem. To są wszystko te kierunki naszych strategicznych działań na najbliższe 4 lata. Na pewno tak. Natomiast marzenia warto mieć i warto o nich pamiętać. Ale na dzisiaj, jeżeli jeździmy syrenką, to możemy marzyć o Bentleyu, ale pomyślmy najpierw, żeby kupić Golfa albo coś w tym rodzaju. To jest dla nas ważniejsze.